Cześć, tu Bartek. Ja witam Was na kanale Nic Po Literacki. Wracam właśnie z piekarni. Jak widać, deszcz pada w Amsterdamie i tak sobie pomyślałem, że nagram dla Was filmik o trzech książkach, które ostatnio przeczytałem. No, to było w ubiegłym tygodniu wszystko. W tym tygodniu skończyłem. Jak widać, ostatni filmik bardzo mnie zachęcił, żeby więcej czytać. I bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za tak pozytywny odzew. O, to jest taka fajna ulica. I co? Dobra, to idę do domu, zrobię sobie ciepłą herbatę i nagram dla Was filmik. Do zobaczenia za chwilę. Herbata jest, notatki są, to możemy zaczynać. Mam nadzieję, że Wam wstęp taki się podobał z miasta. Dość krępujące nagrywanie na ulicy. Opowiem Wam dzisiaj o trzech książkach i mogę powiedzieć, że to będzie w pewnym sensie głos mojego pokolenia. Wszystkie osoby autorskie urodziły się w latach 80. W roku 84, 87 i 88. Więc to jest moje pokolenie. Ja sam urodziłem się w roku 84. Pierwsza książka, o której chciałem Wam opowiedzieć, jest to książka autorki pochodzącej z Norwegii. Możecie ją kojarzyć z takiej książki jak pod tytułem Nigdy, Nigdy, Nigdy. No a teraz wyszła niedawno jej inna książka, znowu potrójny tytuł Kurwa, kurwa, kurwa i jest to Linn Strömsborg. Tytuł, jak widzicie, jest dość kontrowersyjny, ponieważ zawiera przekleństwo i jeśli chodzi o piękno języka, no to nie jest to może zbyt eleganckie. Główną bohaterką jest Brit. Jest to kobieta, oczywiście w okolicach 30 roku życia, która jest wkurzona. Jest wkurzona na świat, jest wkurzona na życie, jest wkurzona na siebie. I na początku książki jest jej monolog, która odnośnie jak to jest być kobietą, jak to jest być dziewczyną. I tutaj Wam zacytuję dwa fragmenty. To zachęciło mnie do, żeby czytać tę książkę dalej. Być dziewczynką znaczyło urosnąć i pójść do szkoły. Pisać równo i schludnie. Udzielać prawidłowych odpowiedzi na wszystkich klasówkach. Być grzeczną panienką, mimo że nikt już nie używa słowa panienka. Być kobietą oznacza nie mieć włosów nigdzie poza głową. Być kobietą oznacza być feministką, ale w sposób, który będzie akceptowalny dla mężczyzn. Być kobietą oznacza dawać życie i nie być w stanie żyć samej. I powiem Wam, że te obie fragmenty do mnie przemówiły, ponieważ oddają rzeczywistość. Widzę sporo moich koleżanek, do których te słowa by pasowały idealnie. Co Wam mogę powiedzieć o głównej bohaterce? No poza tym, że jest sfrustrowana, nie miała ona łatwego życia. Nie miała łatwego życia, dlatego że matka ją zostawiła. Po prostu pewnego dnia wyprowadziła się, nie mówiąc, nie podając powodów. Po prostu dziewczyna wróciła ze szkoły, ojciec wrócił z pracy, matki nie było, słuch po niej zaginął i co? I dziewczyna wychowywała się z ojcem. A z ojcem, no to tak było średnio, niby było ok, ale no, nie czuła jakiejś bliskości, nie miała takiego wzorca, który mogłaby naśladować. Po prostu pielęgnowała tylko te frustracje matki. W zasadzie ma nudne życie, bez większych perspektyw, jej praca. No, idzie do pracy, wykonuje swoje, wraca do domu, nie ma jakiegoś wielkiego grona znajomych, no ale pewnego dnia poznaje mężczyznę, wychodzi za niego za mąż, potem rodzi się im dziecko, no i tak sobie żyje, trochę sfrustrowana, ponieważ nigdy nie stawia siebie na pierwszym miejscu, nigdy nie walczy o swoją wygodę, zawsze wszystko wie lepiej, zawsze dostosowuje się do kariery, do życia męża i tak no, jest zagubiona.
No i tak się nad nią litujemy, kiedy ona opowiada o tym swoim małżeństwie, opowiada o swoim mężu, opowiada o swoich podejrzeniach, o zazdrości. I tak zastanawiamy się, oj ty biedna, jak tobie źle, dlaczego on ciebie tak traktuje, dlaczego dajesz się tak traktować, weź się w garść, kobieto. Potem dochodzi do głosu jej mąż i nasza przychylność ku niej tak jakoś się troszeczkę, tak szala na tej wadze się trochę wyrównuje, bo okazuje się, że to nie jest tylko jego wina, że nie jest tak wszystko jednoznaczne. Może ja to tak odbieram, ponieważ jestem mężczyzną i widzę ten punkt widzenia, dlatego czytam książki o kobietach, żeby zrozumieć tą drugą stronę i żeby wiedzieć, jak te procesy myślowe funkcjonują. No i o tym jest ta książka, o kobiecie, która walczy o siebie. Na początku, jak już mówiłem, jest dość długi monolog. Długo ona opowiada o swoim życiu, o tym, o dzieciństwie, nastoletności, wchodzeniu w dorosłość. Potem ta narracja troszeczkę się zmienia, kiedy pojawia się mąż, kiedy pojawiają się znajomi. Ale nie jest to jakoś wielce rozbudowane. Jak już się tak na porządnie wciągniecie, no to książka się kończy. I dla mnie ta książka była troszeczkę za krótka. Chciałbym, żeby ona była dłuższa, żeby te postaci były bardziej wyraziste, żeby głębiej wejść w psychikę Brit i jej męża i koleżanki, i znajomych niektórych kolegów. Jest tak tylko jest jakby muśnięcie tematu, a nie jest takie, nie ma takiej, nie chcę powiedzieć psychoanalizy, ale nie ma takiej głębi. O. I to jest mój główny zarzut do tej książki, że ona jest tak trochę powierzchowna. I te emocje są tak... Jest pokazane ten wulgarny kurwa, 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 to ten w nerw, ale zabrakło mi takiej głębi. Nie jest to zła książka. Bardzo dobrze mi się ją czytało i pochłonąłem ją w jeden dzień, gdzie na moje, bo nie jest to też gruba książka, gdzie na moje standardy to jest naprawdę bardzo szybko i nie odkładać książki, żeby czytać i dowiedzieć się, co się wydarzy, jak to się skończy, czy ona zawalczy o siebie, czy ona wygra w ogóle tą walkę, czy nie, to, no, to jednak chyba coś znaczy. Więc polecam wam tę książkę. Czytałem ją na czytniku w Legimi. Nie, to nie jest żadne sponsorowane, Legimi mi nie sponsoruje, po prostu mam abonament i tak mi najłatwiej chwytać za nowości. Dobra, kolejna książka. Następna książka już jest dużo lżejszy format, jest to bardzo lekki format i bardzo przyjemny. Książka autora Wszystkich dzieci Luisa, Kamila Bałuka. Ale nie ta książka Wszystkie dzieci Luisa, o niej wam już chyba kiedyś opowiadałem. Tym razem jest to książka Dawno temu w telewizji. Może niektórzy z was słuchali podcastu Dawno temu w telewizji, który się ukazywał między okolicach czasu pandemicznego. Na Nuance Radio co tydzień był wywiad prowadzony przez Kamila Bałuka z osobami, które w latach 90. przeżywały szczyt swojej kariery albo dopiero zaczynały swoją karierę w telewizji. No i o tym jest ta książka. W tej książce mamy wywiady z osobowościami telewizyjnymi tamtych czasów, lat 90. Są to między innymi, tutaj sobie wynotowałem, Mariusz Szczygieł, który opowiada między innymi o programie Na każdy temat, jak on tam się znalazł, jakie były jego triki, żeby poznać rozmówców, żeby te rozmowy były ciekawe i dlaczego on przestał prowadzić ten program, a także jak środowisko odbierało jego obecność w tym programie. Bardzo ciekawa rozmowa. Jacek Kawalec z Randki w ciemno opowiada nie tylko o tym, jaki to był program, jak to wszystko wyglądało zza kulis, ale że lata 90. i praca w telewizji to nie był tak bardzo dochodowy biznes, jakby się wydawało. Elżbieta Zapędowska o pierwszym idolu, jaki się pojawił w pierwszym programie takim typu talent show w stylu zachodnim, który
kreował gwiazdy, który pokazywał, że takie przypadkowe osoby, wydawałoby się, mogą też zrobić karierę. Paulina Chylewska i Justyna Dźbik-Kluge, to był program Rower Błażeja. Pamiętam ten program w jedynce, jak wracałem ze szkoły, go oglądałem, ale ten wywiad mi się średnio podobał, tak jakoś nie poczułem chemii między mną a jego rozmówczyniami. Rafał Rykowski, nie wiem czy kojarzycie, taki program Piraci, był na telewizji Polonia, chyba był też kiedyś w telewizji regionalnej, gdzie przebrany za pirata dzwoniło się i podawało się A5, C7 i było... I rozdawał refundynki i można było wygrać jakieś nagrody. Pamiętam ten program w telewizji, naprawdę świetny program. I to też był bardzo ciekawa historia, tutaj się wiąże, że w tamtych czasach, w latach 90., jeśli się miało dobry pomysł, jeśli troszeczkę też znajomości i uporu, żeby pukać do odpowiednich drzwi, można było zaistnieć i sprzedać swoją ideę. I tutaj właśnie Rafał Rykowski, tutaj mam zaznaczoną gwiazdkę, że to był jeden z lepszych i ciekawszych dla mnie wywiadów w tej książce. Ilona Łebkowska opowiada o serialach, opowiada o tym, jaki one miały wpływ na początku lat 90. na nasze społeczeństwo. Trochę mam takie wrażenie, że bardzo chce się pani Ilona Łebkowska odciąć od tego, co zrobiła. Woli o tym nie rozmawiać, woli rozmawiać o jakichś swoich ambitniejszych projektach. Takie mam średnie odczucia. Potem był Artur Barciś i Cezary Żak o miodowych latach. No to jest sztos. Tutaj co panowie robią, jak sobie żartują, no to można sobie wyobrazić, tutaj w ogóle jest Kamil Bałuk niepotrzebny, można sobie wyobrazić, jak oni w tę rozmowę weszli, jak zaczęli rozmawiać. Niesamowite. To w ogóle jeden z pierwszych wywiadów, który oni udzielają po kilkunastu latach od nagrania właśnie tego serialu. Opowiadają, jak to było nagrywać przed żywą publicznością, jak to się stało, że właśnie ich dwóch tak się zgrali. No i dlaczego potem wylądowali w ranczu razem. Bardzo ciekawy wywiad. Potem była Magda Mołek, którą kojarzyłem oczywiście z telewizji i pamiętam ją z lat 90. Nie powiem, żeby to była dla mnie jakaś ikona tamtego czasu, ale kojarzę ją bardziej z telewizji RTL 7. Można sporo się o tamtych czasach dowiedzieć, jak się robiło karierę, zawrotną karierę w telewizji. Michał Fajbusiewicz, 997, niesamowity człowiek. Mnie ten program przerażał, nie oglądałem, ale mój tata oglądał wieczorem na Dwójce. Wywiad niesamowity, można się czegoś ciekawego dowiedzieć, że to nie tylko, że pan Fajbusiewicz to nie tylko właśnie ten program, ale to także inne programy, inne dokumenty. No, bardzo rozgarnięty człowiek. I na koniec Okił Kamidow. No to wiadomo, Świat według kiepskich opisuje, jak on tu się znalazł w Polsce, jak to się stało, że właśnie on reżyseruje Świat według kiepskich, że ten serial to nie tylko warstwa taka śmieszna, ale że jednak jest w tym coś więcej i to nie tylko takie głupkowate żarty. Bardzo ciekawa książka, jestem pozytywnie zaskoczony. Słuchałem tego podcastu i większość tych wywiadów się pokrywa z tym, co było w podcastach, ale to było chyba 2 lata temu, 3 lata temu. Warto poczytać te wywiady i poczytać nie tak jakieś naburmuszone, górnolotne pytania do osób z tego okienka telewizyjnego, tylko osoba, która się urodziła w latach 80., w latach 90., pół dnia spędzała przed telewizorem, bo były to dla niej ciekawe rzeczy i ta telewizja trochę ją wychowała. Takie stworzyła też kod kulturowy dla nas. Naprawdę na odreagowanie wyśmienita. No i ostatnia książka mojego rówieśnika, nawet nie wiedziałem, jest to Wojciech Chmielarz, Zwykła przyzwoitość. Jest to książka z cyklu, Bezimienny. Ja nie wiedziałem, że to jest cykl, po prostu po nią chwyciłem, zacząłem czytać i z góry wam mówię, że nie musicie czytać po kolei,
bo ja ją przeczytałem i nie było żadnych retrospekcji do przeszłości. Można czytać ją jako samoistną książkę, samoistną powieść, albo kryminał, albo powieść sensacyjną. O, tak to można ująć. Jak już powiedziałem, jest to cykl bezimienny. Tu mam wypisane, że pierwszym tomem była Prosta sprawa, którą czytałem, ale już nie pamiętam, o czym była. Dług honorowy i teraz jest Zwykła przyzwoitość. I tu wysłuchałem audiobooka i mi się strasznie podobało. To, co zrobił lektor, niesamowite. Nie pamiętam nazwiska, zapomniałem znowu sobie wynotować, ale wam tu napiszę, kto to czyta. Normalnie mistrzostwo świata. Perełka. Jeśli chcecie tylko mieć audiobooka do samochodu, na spacer, do biegania, do, nie wiem, czegokolwiek, polecam wam. O czym jest ta książka? Mamy tutaj bezimiennego, który na potrzeby, okolicznościach, jakie go spotkały, musi przybrać jakieś imię i wybrał sobie imię Zygmunt. Jest on bokserem i w trakcie jednej walki jego tam szef poprosił, żeby wygrał tam walkę w jakichś tam nieważnych zawodach, ale po prostu chodziło mu o zwycięstwo. No niestety dostaje nasz bezimienny wciery, no i szef stracił pieniądze, no i biedak musi się wyprowadzić z jego mieszkania, musi znaleźć sobie jakieś nowe lokum. Wynajmuje lichy pokój w takiej jakiejś zaniedbanej chacie u starszego pana na Woli, warszawskiej Woli, bez żadnych jakichś wielkich wygód, ale cieszy się, że ma dach nad głową. Pewnego wieczoru Zygmunt wraca do domu, no i widzi, że pan Henryk ma gości. No nie są to goście, których pan Henryk sam zapraszał, jak się pewnie domyślacie, są to bandyci, którzy starają się coś wyłudzić od tego starszego pana. W chwili takiego wahania Zygmunt postanawia sprać tyłki tym nieproszonym gościom, no i tutaj zaczyna się cała polka. Pan Henryk, oczywiście starszy człowiek, po tych wydarzeniach dostał zawału serca, trafił do szpitala. Do jego domu przyjechała jego bratanica Aldona, która działa na rzecz we fundacji, na rzecz biednych ludzi i pokrzywdzonych ludzi. No i zaczyna się cała historia, gdzie Zygmunt ze zwykłej przyzwoitości postanawia pomóc panu Henrykowi wyjaśnić, dlaczego jest nagabywany przez tych zbirów, pomóc mu rozwiązać ten konflikt i wyjść na prostą. No nie jest to jedyny wątek w tej książce, ponieważ mamy tutaj poruszone bolączki współczesnej Polski. Jest to między innymi bieda, przemoc domowa, znęcanie się nad dziećmi. Co tutaj jeszcze? O, chwilówki, kredyty takie brane na niczego nieświadome osoby, wyłudzanie mieszkań. Co jeszcze? Uchodźcy, imigranci. Jest tutaj takie to, co się dzieje współcześnie. Powiem wam, że jest to naprawdę bardzo dobrze napisana książka. Mamy bardzo dobrze poprowadzoną akcję. Bohaterowie są, no mogę powiedzieć, z krwi i kości. Tutaj mi tylko jeden bohater zgrzyta, jest to ten nastolatek, który musiał uciec z domu, ale nawet to potrafię przełknąć i wybaczyć, ponieważ on ma jakieś znaczenie tam dla fabuły. No i przede wszystkim wątki społeczne, które są ważne, aktualne, na którymi warto się czasami zastanowić i powiedziałbym nawet, że ta książka ma jakiś walor edukacyjny, bo po zachowaniu, po przeczytaniu tej książki widzimy jakiś pewien schemat i może kiedyś, nie wiadomo, zapali się nam lampka i może komuś będziemy mogli pomóc. Nigdy nic nie wiadomo. Ja wam polecam tę książkę. Audiobooka też jest na Legimi. No, powinni mi chyba sponsorować. Dobra, nie o tym chciałem. Pozdrawiam tutaj Kasię, która już nie nagrywa, ale która mnie zaraziła chmielarzem, ponieważ u siebie publikuje na Instagramie, że chmielarz taki och, ach i w ogóle miłość ogromna. No, mnie zaraziła, bardzo mnie zachęciła do przeczytania jego książki i ja wam polecam tę książkę. No i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy wam się podobały, czy nie. Czy macie w ogóle zamiar je przeczytać. Co czytacie, co wam się teraz podoba, co was zajmuje. Powiem wam, że Kamil Bałuk, dawno temu w telewizji, i Wojciech Mielasz, Zwykła przyzwoitość,
To są fajne książki na prezent. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!